Agnieszka Gozdyra, witam Państwa. To jest rozmowa wydarzeń, jak zwykle o tej porze, a ze mną w studiu Przemysław Wipler, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Panie pośle, Andrzej Biernat, wiceszef Sejmowej Komisji Sportu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Pozwólcie panowie, że najpierw jednak prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy. Nie będzie 3-0, to kolejna kompromitacja Tuska. To jaki wynik pan przewiduje, panie prezesie? No, jak mówię, co najmniej 3-0 dla nas. Andrzej Biernat, panie pośle, to w razie czego wiadomo, czyja będzie winę? Jak pan myśli, że piłkarze będą z takim obciążeniem wybiegać na murawę? Myślę, że piłkarze bez obciążeń wybiegną. Myślę, że dadzą z siebie naprawdę wszystko, bo to tak naprawdę ostatni poważny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, także muszą pokazać to, co już potrafią na dzisiaj, na luty 2012 roku. Nawet jeśli by mieli przegrać, miałaby być wina Tuska. Ja myślę, że nie przegrają. Nieważne, czyja będzie wina, ważne, żebyśmy obejrzeli fajne widowisko na pięknym stadionie w asyście 58 tysięcy widzów. To myślę, że to będzie największa presja. No to tak naprawdę, o takiej presji prawda? Możemy mówić. I otwarcie, panie pośle. Zwłaszcza jak 60 tysięcy ludzi śpiewa hymn narodowy. A no właśnie. A tak serio, to żartował pan prezes, czy tak między wierszami gdzieś? Nie, no pan prezes ma doskonałe poczucie humoru i oczywiście zażartował. Co zresztą było dobrane jako żart, bo ten cały śmiech dziennikarzy w tle pokazywał, jakie są nastawienia i jakie jest poczucie. No my jesteśmy jednak wbrew temu, jako Polacy, co się o nas czasami mówi, jesteśmy realistami. No i wiemy, że oczywiście, że jak Pan Bóg pomoże, to będzie dobrze, no ale nie jesteśmy faworytem tego spotkania, tak można delikatnie powiedzieć. Delikatnie mówiąc, tak? Panowie obaj będziecie dzisiaj na Narodowym kibicować, czy...? Ja będę, nie wiem jak. Ja w tym czasie pracuję. Pan kibic? No, ja mam spotkanie ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim w takich kwestiach jak demografia, deficyt finansów publicznych, depopulacja, także to dzisiaj będzie mnie zaprzątało. Mam nadzieję, że frekwencja na spotkaniu o godzinie 20 nie będzie mniejsza niż w okolicznych pubach uniwersyteckich. Czyli rozumiem, że tylko myślami i sercem będzie pan z kadrą. Z kadrą... Frekwencja 20 będzie jeszcze pozytywna, natomiast 20:45 raczej nie. Kadrą, o której pana klubowy kolega Jan Tomaszewski mówi, że grają w niej przestępcy. Mhm. Ja nie znam się tak na piłce nożnej jak pan Janusz Tomaszewski, nie wiem co mógł mieć na myśli, a wydaje mi się, że tego rodzaju wypowiedzi są nieszczęśliwe i niepotrzebne i mój klubowy kolega, który jest bardzo sympatyczny i bardzo zasłużony dla naszej reprezentacji piłkarskiej, dla historii polskiej piłki nożnej, w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu na posiedzeniu sejmowym miał okazję wręczać kwiaty, ja mu życzę, żeby takich okazji do wręczania kwiatów miał, tak, do pani minister Muchy, tak. Mhm. Więc ja myślę, że chociaż no, po prostu my powinniśmy dużo bardziej być stonowani w ocenach tej rzeczywistości, bo ona sama w sobie jest na tyle poważna i to, co się w ostatnim czasie obserwowaliśmy wokół Euro 2012, samo w sobie było na tyle poważne, że tutaj nie trzeba moim zdaniem tak bardzo stresować. Czyli ponosi, tak? Obecnego posła Tomaszewskiego. To nie jest kwestia ponoszenia. Ja powiem tak, może człowiek, który pamięta czasy, gdy Polska była naprawdę potęgą piłkarską i czasy, w których było być naprawdę wielką dumą i zaszczytem i było się bohaterem narodowym, gdy było się bramkarzem takim jak Janusz Tomaszewski, to jego może boleć serce. Tak, największy tak i jego to może boleć serce po prostu, gdy widzi, jak to wszystko skarlało, jak to wszystko naprawdę wygląda na ułamek tamtych czasów Orłów Górskiego. Mhm. Panie pośle, bo pan powiedział, że otwarcie pierwsze sportowe, no to prawda, prawda? Bo było otwarcie takie, powiedzmy sobie, to jest mecz sportowy, piłkarski show. Co się takiego zmieniło na Stadionie Narodowym przez te dwa tygodnie, że mecz o Superpuchar nie mógł się odbyć, a dziś bez problemów robimy mecz Polska-Portugalia? Znaczy ja od początku mówiłem, że ten stadion już dwa tygodnie temu nadawał się do rozegrania meczu piłkarskiego i swojego zdania nie zmieniam. Za wiele się nie zmieniło, może jest ładniej, lepiej posprzątany, natomiast gotowy jest od dwóch, trzech tygodni do rozgrywania każdego eventu. I dzisiaj będziemy świadkami rzeczywiście święta piłkarskiego to raz i będziemy mieli okazję podziwiać, bo naprawdę kto wchodzi na ten stadion, to otwiera usta ze zdziwienia i mówi, dlaczego,
coś innego czytamy i słyszymy w przedstawiciele UEFA podobno też otwierają buzię ze zdziwienia. Budowałem w sensie umownym. Jestem świadkiem budowy tego stadionu od pierwszego pala wbitego tam Starą Nieckę, stadionu dziesięciolecia. A ja tam chodziłem kupować na bazar. Bywałem tam co kilka tygodni w sensie wizytacji jako szef podkomisji do spraw organizacji Euro w Polsce. Także ja rosłem razem z tym stadionem, rosła moja duma, że coś takiego w Polsce powstaje. Panie pośle, to jak słucham teraz pana posła Biernata, to mi się przypomina taka nasza rozmowa sprzed dwóch tygodni. Tutaj w studiu siedział pan poseł Halicki, który mówił, ja nie wiem o co chodzi, ten mecz powinien się odbyć, policja przesadziła. To mogę powiedzieć, co mówią koledzy z PO w kuluarach, jak się słucha, jakie oni rzeczy opowiadają. Otóż uważają, że to, co się działo, to była zemsta części funkcjonariuszy, policji, ludzi związanych z Grzegorzem Schetyną i było to związane z rezygnacją pana generała Rapackiego i z poważnymi zmianami kadrowymi w policji, związanymi również z osobami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, czy były wdrażane w kwestie związane z bezpieczeństwem. I tak mówią koledzy z PO w kuluarach, chociaż to my jesteśmy pomawiani o bycie partią teorii spiskowych, ale jak słucham pana przewodniczącego i dwa tygodnie temu pana posła Halickiego, to taka teoria spiskowa, że wszystko było dobrze i to jakieś niecne siły tutaj zamotały i nie chciały się podpisać, jak mówiłem wtedy, podłożyć podpisem pod otwarciem stadionu, ale te problemy mamy nie tylko w Warszawie. No, chciałbym przypomnieć, że we Wrocławiu mamy stadion, na którym zgodnie z decyzją Komisji do Spraw Licencji PZPN w całej rundzie wiosennej nie będą wpuszczani goście. Były wypowiedzi również funkcjonariuszy policji, że tam są jakieś elementy betonowe, bruk, którym można miotać i że to jest teren z ich perspektywy budowy, na który nie powinny być wyrażeń drużyny przedstawiciele wpuszczani. Panie pośle, bo pan się uśmiechał trochę, ale sprawa jest... Słyszę człowieka, który podobno jest kibicem piłki nożnej tajemnicza. I opowiada takie duby smalone troszeczkę. Nie, panie pośle, ja powtarzam to, co... No to proszę nie powtarzać, jeżeli pan nie jest świadkiem tego słowa. Chce pan zużyć te nazwiska? Nieistotne nazwiska. W każdym razie polska rzeczywistość, jeżeli chodzi o ekstraklasę, nie dorosła do tego, co już mamy w Polsce. Nie, ale pan powiedział, że mecz mógłby się oczywiście odbyć, że mógłby, tak? I ja cały czas uważam, że tak powinno być. Niepotrzebne zamieszanie w związku z odwołaniem tego meczu wywołało jakieś niepotrzebne spekulacje i dywagacje, tak? Gdyby się ten mecz odbył, udowodnilibyśmy już wtedy, że stadion jest w porządku. A tak natomiast, ja teraz siedzę natomiast i pytam. Powinniście ponosić koszty polityczne i otwarcie wtedy tego meczu. Powiem o tym, dlaczego Ekstraklasa na przykład nie dopuszcza kibiców na Śląsk. Nie z powodu bruku czy innych rzeczy, tylko z powodu tego, że w przepisach polskiej ekstraklasy jest taki zapis o klatkach dla kibiców przyjezdnych, co brzmi wręcz bardzo niezdrowo i niemile. Tak? UEFA nie pozwoli kibicom trzymać w klatkach na meczach, a panie pośle, jak pan był tak miły, naprawdę, jak pan się odzywa, to ja w ogóle milczę. Pan ma rację. Przepraszam. Panowie. Przepisy ekstraklasy są takie, jak mówię. Mhm. I te klatki, ten zapis o tych klatkach, czyli o wydzielonych sektorach dla kibiców przyjezdnych, nie dorastają do tej rzeczywistości, jaką już w tej chwili mamy, czyli te kilkanaście już pięknych stadionów, bo to nie tylko Gdańsk, nie tylko Warszawa, Poznań czy Wrocław, ale także Kraków z dwoma stadionami. Za chwilę będą kolejne, Kielce, Lubin. Tam już można rozgrywać każde mecze. Bezpieczeństwo kibiców jest jak najbardziej zapewnione. Ekstraklasa, organizator rozgrywek w polskiej piłki nożnej, musi zmienić po prostu ten idiotyczny przepis o klatkach dla kibiców przyjezdnych. A sami kibice też się muszą trochę zmienić? Jak stadion typu Elite, czyli najwyższej klasy jakości, może nie pozwalać na rozgrywanie meczów piłkarskich? No ale ja rozumiem i to mam nadzieję, że pan poseł Wipler, który kibicem jest blisko środowisk kibicowskich, potwierdzi, że sami kibice też się muszą zmienić, bo to, co pokazali ostatnio na dwóch meczach wyjazdowych, to raczej pokazało całej Europie, że troszeczkę mamy inne chyba standardy kibicowania. Niestety. Były rzeczy nieprzyjemne. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o mecz w Portugalii, to ja na bieżąco byłem informowany. Tam się bardzo nieprzyjemne i niedobre rzeczy działy. I jeżeli chodzi o samo traktowanie polskich obywateli w związku z tym meczem, tam była kwestia zmiany reguł porządkowych. No, dam przykład. Mieli opłacone przejazdy polscy kibice, mieli opłacone autokary i nagle się okazuje, że oni nie mogą podjechać autokarami pod stadion, każe im się iść. No tak, ale rozumiem, że okradzenie sklepu w mieście... To jest bandyterka i za bandyterkę. Byłem w Lizbonie na tym meczu, byłem dwa dni wcześniej, widziałem
kibiców Legii na mieście, tak zwanym w restauracjach. Oczywiście z małymi wyjątkami. Z małymi wyjątkami zachowali się bardzo poprawnie i kulturalnie. Tam polska muzyka była w restauracjach. Co też byłem bardzo zdziwiony, bo wydawałoby się, że kibice Legii mający niezbyt dobrą renomę, jeżeli chodzi o zachowanie się na różnych obiektach, tam zachowywali się naprawdę zupełnie przyzwoicie. Natomiast rzeczywiście było kilka wpadek i to wiemy też od pani ambasador, która odnotowywała wszystkie te przypadki, zresztą musiała interweniować kilkakrotnie, że było kilka wpadek, gdzie rzeczywiście mocno nietrzeźwi kibice, tak zwani kibice Legii, wtargnęli do jakiegoś sklepu, coś tam rozbili, zbyt hałaśliwie zachowywali się na ulicy, ale to były naprawdę dwa, trzy incydenty. Zobaczymy, czy my nie zapominamy, jacy są kibice z innych państw i my tych kibiców będziemy mogli już za niedługo, już za 100 dni w dużych ilościach oglądać i sobie zobaczymy, czy nasi kibice są jakąś europejską zakałą, bo ja pani redaktor gwarantuję... No tak, ale to nie porównujmy się do gorszych, tak? Pani pewnie nie słyszała o takich przypadkach, jak na meczach Ligi Niemieckiej kibice rzucają w siebie kałem w kubkach do piwa, bo tam takie rzeczy się zdarzają. To było parę miesięcy temu taka sytuacja. U nas to jest za takie rzeczy, że tak powiem, są nie do przejścia. I my sobie chyba obaj nie wyobrażamy czegoś takiego, żeby w Polsce było. Analizy niemieckie takie rzeczy się zdarzają. Zdaje się ostatnio, panie pośle, pana starucha z emblematami Ku Klux Klanu. Nie wiem, czy pan widział. Nie, to pani redaktor, było całkiem co innego. Tam ktoś rozwinął taką flagę na meczu w Lizbonie i dziennikarze polowali przez ileś godzin, żeby na tle tej flagi strzelić zdjęcie Piotrowi Staruchowiczowi. Ale Staruch, który ma zakaz stadionowy, nie powinien być na stadionie w Lizbonie. To jest polskie zakazy nie obowiązują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na meczach Legii mające takie policyjne podejście, jak panowie posłowie PO, nie wymusicie tego, żeby obowiązywały poza granicami. Czyli pan jednak jest zwolennikiem działań pana Starucha. Bardzo się cieszę. Nie, absolutnie nie jestem. Pan powiedział nieprawdę, ale pan nie jest zwolennikiem, żeby polskie... Pan bronił. Nie, a ja powiedziałem, że polskie prawo obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A europejskie na terenie Europy. Ale to nie jest zakaz stadionowy, nie wynika z prawa europejskiego, tylko jest naszą wewnętrzną sprawą krajową. Czyli jest pan za tym, żeby Zadymy Staruch robił tak, że absolutnie. I brał na siebie odpowiedzialność za zachowanie kibiców Legii w całej Europie. A czy pan uważa, że jakieś Zadymy robił w Portugalii? A widział pan, jak się zachowywał Staruch? Nie byłem na tym. A ja byłem, także widziałem. I, panie czyli chce pan powiedzieć, że robił Zadymy, jest pan gotów? Nie było. Nie było to odpowiedzialne zachowanie, wiszenie na trybunie kibiców przyjezdnych. W Polsce jest zakazane, można dostać zakaz stadionowy za mnie. Nie jest pan adwokatem diabła trochę tak szczerze już zupełnie teraz? Bo pani redaktor, ja uważam... Nie wiem, czy to jest, wie pan, po prostu najlepsza metoda, żeby bronić... Jeżeli mógłbym się wtrącić, jeżeli rzeczywiście będziemy w ten sposób reagowali na zachowania brutalne, złe, niedobre kibiców, to my nigdy nie dojdziemy do takiej pozycji kibica, jaka jest pozycja w Anglii i do takiego sposobu kibicowania, jaki jest w Anglii. Pan nie wie, co są angielscy... Kibice angielscy są, na stadionie są do rany przywóz. Ale kibice hiszpańscy, tak? Na przykład, którzy całymi rodzinami przychodzą na mecze. Tam jest wielka fiesta, święto, śpiewanie. Jest to święto rodzinne, panie pośle. Chyba od małego dziecka po dorosłego dziadka. No wszyscy kibicują na stadionach hiszpańskich, nawet portugalskich. To może nad tym pracujmy, zamiast bronić tych, których... Tylko, pani redaktor, Piotr Staruchowicz ma swoje wady, ale nie róbmy z niego członka Ku Klux Klanu. No nie, ale nie róbmy z niego członka Ku Klux Klanu. No to może nikt nie będzie na stadionie, wie pan, takich emblematów, bo same emblematy tam nie przyszły. Jest za co krytykować, ale naprawdę to jest, te czasami reakcje nadmierne po stronie kibiców się biorą po prostu często też z niesprawiedliwej krytyki i tyle. Przemysław Wipler, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Specjalnie chciałam, żeby wybrzmiało. Tak jest. Andrzej Biernat, Platforma Nieprzyjaźnie Obywatelska. Krytykujący kibiców, niektórych kibiców. Dziękuję panom serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu. O 16:30 kolejne informacje w Polsat News.